Audycja Chill Out. A więc, szanowni, dzisiaj temat, który krąży w mojej głowie od dawna, temat ważny i często kontrowersyjny, mam wrażenie, jeszcze w Polsce, chociaż będziemy starać się w tym programie o sprawienie, żeby on przestał być tematem demonicznym i postawimy chyba na ten ludzki aspekt i rzeczy, które wiążą się też z bezpieczeństwem osób, które są sex workerami i sex workerkami. Ze mną Karolina Rogaska, reporterka, autorka książki Bez wstydu, Seks, praca w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ja bym na początek w ogóle jakby zdefiniował dla słuchaczy, czym jest seks praca, bo zapewne jest kilka wątków, kilka skojarzeń. Gdybyśmy mogli na początek wyjaśnić, jakby podać, co wchodzi w skład właśnie tego pojęcia, czy tego spektrum zawodowego. Mhm. Tak, bo zwyczajowo, jak mówimy seks praca, to się kojarzy z jakimiś strasznymi sutenerami i mafią i tak dalej, a to jednak tak w rzeczywistości nie wygląda. I seks praca to jest pojęcie, czy praca seksualna, to jest pojęcie bardzo szerokie, bo mieści się w nim i taniec w klubach go-go, i escorting. Kiedyś bym powiedziała prostytucja, ale już wiem, że się tak nie mówi, to może potem się uda powiedzieć dlaczego. Mieści się w tym też dominacja, czyli takie praktyki BDSM, kiedy, mówiąc krótko, pani stoi z pejczem nad panem, bo to zazwyczaj mężczyźni są klientami. A mieści się też występowanie na kamerkach, praca w filmach pornograficznych, ale też asystentura osób z niepełnosprawnościami czy burleska. Nie wszystkie te tematy mi się udało opisać, bo to jest wyjątkowo jakby szerokie pojęcie, ale rzeczywiście mieści się tam dużo więcej, niż mogłoby się wydawać przeciętnemu człowiekowi, który nie jest zaznajomiony z tematem. To w ogóle a propos tej burleski, ja wiem, że tego nie ma w książce, ale spotkałem się jakiś czas temu, miesiąc temu z Madame de Minu i właśnie ona mówiła, że w środowisku toczy się bardzo duża dyskusja, czy można to nazwać jakby seks pracą, czy jeszcze nie. Do tego podcastu oczywiście odsyłam, natomiast jakby to, co mnie najbardziej jakby urzekło w tej twojej książce, to jest jakby pokazanie pewnego trochę ludzkiego dramatu, to znaczy jakby seks, praca nie bierze się znikąd i ty spotykając się z seks workerkami, z osobami jakby z eskortkami, z aktorkami porno, jakby opisujesz historie, które często jakby życiowo są faktycznie obarczone jakimś takim ciężarem gatunkowym. Tak, no zdarza się, nie chcę tutaj tak generalizować, bo te historie są bardzo różne, tych osób zajmujących się pracą seksualną, ale rzeczywiście często w tych ich historiach pojawia się przemocowa rodzina i alkohol w tejże rodzinie, czy jakieś uzależnienie od alkoholu. I trudne doświadczenia także na takim tle seksualnym niejednokrotnie się zdarzają. Ale z drugiej strony ja też myślę, że to są takie doświadczenia, które tak kształtują charakter, że rzeczywiście później się można podjąć tej pracy, bo to nie jest praca dla każdego i trzeba być jakoś tam specyficznie, myślę, ukształtowanym charakterologicznie. Zresztą tak do każdej pracy. Dziennikarzem pewnie też się nie zostaje bez powodu, tylko trzeba mieć jakiś zbiór cech, które się tutaj przydadzą. Ale rzeczywiście, no, opisuję na przykład Medroxy, która pochodzi z rodziny alkoholowej, jest eskortką, przyjmuje klientów w mieszkaniach. Zaczęła bardzo wcześnie, bo jak miała 16 lat, tą pracę seksualną. Trochę po to, żeby właśnie z tej rodziny uciec i się uniezależnić, bo i matka piła, i ojciec pił, bo już jej rodzice nie żyją, niestety. Właśnie z powodu powikłań wywołanych alkoholem. Ona sama zresztą się, i też to opisuje, zmaga z uzależnieniami. Teraz wiem, że jest od pół roku czysta, więc bardzo jej gratuluję. Ale rzeczywiście takie historie też się tu pojawiają i ta praca seksualna po prostu jest dla tych osób najlepszym wyjściem z możliwych. W tym sensie, że jakby mogłyby swobodnie iść niejednokrotnie dziewczyny do innej pracy, nie wiem, w sklepie czy no gdziekolwiek. Ale ta praca pozwala im jakby w minimalnym czasie zarobić maksymalnie dużo pieniędzy. I też nie mówimy tu nie wiadomo o jakich kwotach, ale jednak opłaca im się ekonomicznie, pozwala rzeczywiście w takich sytuacjach jakoś stanąć na nogi, na przykład uniezależnić się od tej rodziny. Albo jak w przypadku jednej dziewczyny, którą opisuję, która na kamerkach pracuje, dla niej to jest o tyle wygodna praca, że ona zmaga się z zaburzeniami lękowymi, z depresją i w takiej pracy od 8 do 16 biurowej po prostu nie dałaby rady, bo często musi brać sobie wolne, żeby zadbać o to zdrowie psychiczne. No a ta praca na kamerkach jakby pozwala jej ustawiać sobie te godziny pracy jak chce. Bohaterka, o której wspomniałaś, ja bym przez chwilę przy niej został.
bo teoretycznie, jeżeli spojrzymy na przykład na jakiś taki komunikat, czy nawet jeżeli ktoś przeczyta generalnie to, co, o czym mówi organizacja Sex Work Polska, no to okaże się, że niektórzy mogliby pomyśleć, że to jest, że walczy się o to, żeby to była praca jak każda inna. Ale twoja bohaterka mówi, że nie, że wręcz przeciwnie. Tak. Jak ona to uargumentowuje? Mhm. I tak, jak to argumentuje? Jakich argumentów używa? Jakich argumentów używa? Będzie tak. Najłatwiej. Tak, bo to o tym też mówią jakby działaczki takie aktywistyczne z zakresu pracy seksualnej i osoby jakby zaangażowane w walkę o równe prawa, że to jest praca, owszem, ale to nie jest praca jak każda inna, bo jednak, no właśnie, trzeba ten specyficzny zestaw cech mieć. Jest to też praca, że tak to nazwę, o szczególnym BHP, bo jednak spotykamy się bezpośrednio z klientem, nie zawsze oczywiście, na kamerkach na przykład nie, ale często to się wiąże ze spotkaniem bezpośrednim z drugim człowiekiem, więc trzeba zadbać o higienę intymną, o jakieś takie rzeczy totalnie jakby podstawowe, więc rzeczywiście, no i trzeba wykonywać też dużą pracę emocjonalną i nie każdy będzie na to gotowy, bo mogłoby się to wydawać stereotypowe, ale rzeczywiście często jest tak, że klienci przychodzą i chcą pogadać o swoim życiu. Nie mają na to przestrzeni w domu, jest ta stygma wokół chodzenia mężczyzn do psychoterapeuty, więc robią sobie z pracownic seksualnych trochę takie psychoterapeutki. I dla dziewczyn to jest okej, tylko no właśnie potrzeba też mieć tą umiejętność jakby rozmawiania z drugim człowiekiem w jakiś specyficzny sposób. No i mieć też w sobie tą właśnie gotowość, żeby nie wiem, się rozebrać w jakiś sposób, może nawet nie to, że nie wstydzić się swojego ciała, ale czuć się na tyle swobodnie, żeby tą pracę wykonywać, więc rzeczywiście jest to praca specyficzna, inna niż jakieś prace, które, o których na co dzień możemy myśleć. Myślę, że o to jej jakoś chodziło, żeby to zaznaczyć. No właśnie, to BHP. Ja oczywiście w pewnym sensie odniosę to do teatru, bo jest to też mój konik, ale to też jest jakby praca z cielesnością i na emocjach. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że jakby pewne reguły powiedzmy w biurze czy w redakcji są zupełnie inne w momencie, kiedy pracujesz właśnie z emocjami i cielesnością. No i teraz problem jest taki, że z racji tego, że dalej seks wraca jest w pewnej szarej sferze, ani klienci nie mają specjalnie świadomości o tym, jak się zachowywać, nie mają pojęcia o tym, jakby co może, tak powiem, grozić z tym, że na przykład proszą o seks bez prezerwatywy, ale również nie ma jakby nie na przykład obowiązkowych badań, tylko jest to jakby pewna jakby wiedza sex workery, które wiedzą, że po prostu muszą wykonywać sami. I teraz myślę sobie o takim pojęciu abolicjonizmu i swerfów, bo mam wrażenie, że jakby w pewnym sensie to jest w jakiś sposób antykobiece, to znaczy jakby to BHP, które teoretycznie moglibyśmy, że tak powiem, ustawowo jakby zapewnić, nagle przestaje mieć jakby rację bytu. Co to jest ten abolicjonizm i kto to jest SWERF? Mhm. SWERF to taki skrótowiec od angielskich słów Sex Worker Exclusionary Radical Feminists. No więc są to osoby, które określają się jako feministki, osoby lewicowe. To jest ruch, który w ogóle powstał już w latach 60. W Stanach Zjednoczonych, ten radykalny feminizm. No i są to osoby, które de facto wykluczają osoby pracujące seksualnie, mówiąc, że chcą je ratować. Mhm. Czyli na przykład zakazać zupełnie pracy seksualnej, co biorąc pod uwagę to, że praca seksualna istnieje właściwie od zawsze, myślę, że to nie jest tak, że zakażemy i pracy seksualnej nie będzie, bo ona się będzie działa tylko w mniej bezpiecznych warunkach. I rzeczywiście te postulaty, które te swerwki wnoszą, one są takie antykobiece, bo one też jakby zakładają, że osoby pracujące seksualnie nie mogą
jakby w pełni świadomie, samodzielnie decydować się na tą pracę. Jakby odbierają i sprawczość, bo uważają, że to musi być jakiś taki po prostu wpływ patriarchatu i one, biedne owieczki, nie wiedzą, co robią ze swoim życiem, więc trzeba przyjść i je uratować. Z tym, że często pracownice seksualne ratunku nie potrzebują, tylko potrzebują zmiany prawa. Teraz właśnie w Polsce obowiązuje ten model abolicyjny, to znaczy taki, gdzie strony trzecie są kryminalizowane. Znaczy możesz świadczyć usługi seksualne, ale nie możesz być sutenerem, czyli korzystać z odnośnie korzyści majątkowych, jakby z tego, że inna osoba świadczy usługi seksualne. Nie możesz być kuplerem, czyli pomagać, i nie możesz być stręczycielem, czyli namawiać do tej pracy. I to brzmi rzeczywiście strasznie, jak się o tym powie, jak się pomyśli o tych stręczycielach obrzydliwych, którzy zmuszają kogoś do pracy. Z tym, że za taką osobę, na przykład za sutenera, może zostać uznana matka na emeryturze takiej, jak to w Polsce są emerytury, której córka wysyła pieniądze, które zrobiła pracując seksualnie, więc jest to jakiś absurd. Totalny. I nie mówię tutaj, żeby nie walczyć z handlem ludźmi, który też się dzieje, ale mam na to oddzielne przepisy i one spokojnie mogłyby ten obszar zagospodarować. Słerwki też wnoszą o to, żeby wprowadzić system neoabolicyjny, czyli tak zwany model szwedzki, który bierze się nazwa stąd, że w Szwecji powstał w 1999 roku, został wprowadzony. I on z kolei kryminalizuje też klientów. Znowu, dziewczyny jakby mogą wykonywać tą pracę, ale klient może za korzystanie z usług seksualnych trafić do więzienia, więc automatycznie to wprowadza taką atmosferę, wyobrażam sobie, że ja, będąc takim mężczyzną w Szwecji, wiedząc, że mogę pójść do pierdla, mówiąc brzydko, za to, że skorzystam z usług seksualnych, raczej bym się na to nie zdecydowała, więc jeśli decydują się na to jacyś ludzie, to tacy, którzy i tak już mają przesunięte granice, im jest trochę obojętne, że robią coś kryminalnego, więc tym samym naraża się pracownicy na to, żeby przychodzili do nich trochę gorsi, tu mówię w cudzysłowie klienci, którzy mogą im zrobić krzywdę. To, co postulują dziewczyny pracujące, w ogóle osoby pracujące, to jest dekryminalizacja, czyli zniesienie tego kryminalizowania osób trzecich, bo po pierwsze to wpływa na ich bezpieczeństwo, to znaczy jak pracują w agencji i ktoś je, nie daj Boże, zgwałci, to nie boją się pójść na policję i nie mają takiego wrażenia, że zaraz wsypią wszystkie swoje koleżanki pracodawców, bo tak to by wyglądało w obecnym systemie. Ale też myślę, że taka zmiana prawa pociąga za sobą też trochę zmianę podejścia, to znaczy widać to bardzo mocno na przykładzie tego, jak się wprowadza równość małżeńską osób LGBT+, w różnych krajach. I potem zaraz rośnie akceptacja społeczna w ogóle dla społeczności queerowej. Myślę, że podobnie by to mogło zadziałać w Polsce, a w Polsce jednak wciąż w związku też z tą kryminalizacją jest takie przeświadczenie, które kiedyś jeden polityk wyraził głośno, niestety słowami, że prostytutki się na przykład zgwałcić nie da. I to się wszystko wokół też tego prawa buduje. Tak. A swoją drogą, bo to też to może budzić jakby wątpliwości pewnych osób, które jakby nie interesują się jakby w ogóle tematyką seksualności. Czy na przykład właściciela klubu swingerskiego można nazwać kuplerem? Bo teoretycznie, czy dla mnie nie. W sensie, bo jakby dochodzi tam do dobrowolnych, że tak powiem, sytuacji. Natomiast faktycznie jest to osoba, która umożliwia w pewnym sensie jakby kontakty seksualne. No tak, tak, ale nie wchodzą żadne z tych osób uprawiających seks, nie czerpie z tego korzyści materialnych. Wręcz płacą na przykład za wejście do klubu, więc tutaj pod względem prawnym nie ma się o co przyczepić, bo rzeczywiście w ogóle jest dyskusja na temat tego, czy kluby swingerskie można zaliczyć jako element, wiesz, tego rynku, bo jednak tam ludzie przychodzą i dobrowolnie nie uprawiają ze sobą seks. Ja uważam, że jednak to się łączy, że te światy się bardzo przenikają i też dlatego opisuję te kluby swingerskie w książce, ale na szczęście nie, kuplerem nie można nazwać. Mówię na szczęście, bo jeden z moich bohaterów otworzył swój, którego bardzo lubię, swój klub i wolałbym, żeby nie trafił do więzienia. To ja się tutaj pozwolę nie zgodzić w takim sensie, że uważam, jakby, że jakby kluby swingerskie nie są jakby częścią seks pracy, ale to jest jakby moje zdanie, po prostu się nim dzielę. Niemniej... Wiele osób pracujących seksualnie też ma takie zdanie, więc...
Jest. Wiesz, natomiast z jednej strony powiedzieliśmy o tych swerwkach, o tym modelu abolicjonistycznym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na taką, nazwijmy to, feministyczną stronę tej pracy, no to można odnaleźć w niej elementy. No chociażby właśnie opisujesz, że jakby tańcząc w klubie go-go również można jakby dobrze się czuć się ze swoim ciałem, jakby poznawać swoją pewność siebie, prawda? Więc z drugiej strony można seks pracy uznać jako rodzaj jakiegoś wyrazu jakby swojej jakby kobiecej siły. Tak, zależy jak do tej pracy się podejdzie i to oczywiście nie jest takie zero-jedynkowe. Ja sama i pisząc miałam wątpliwości do tej pory, trudno mi jest tak zero-jedynkowo jakby na to odpowiedzieć, bo jednak no, praca seksualna trochę się zrodziła z patriarchatu i z tego zajmowania uwagi mężczyzn, no bo tak to przez wieki działało, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ta przestrzeń jest odzyskiwana i rzeczywiście też, żeby pracować seksualnie albo w trakcie pracy seksualnej, bardzo się poznaje swoje ciało i uczy wytyczać granice seksualności, czego niestety się tak na co dzień nie uczymy i w szkole też nas tego nie uczą, więc tutaj byłam też bardzo pod wrażeniem i sama się dużo nauczyłam, jeżeli chodzi o takie granice i swoją seksualność podczas pisania tej książki. I rzeczywiście, jak sama też się tutaj wcielałam w tancerkę klubu Go-Go i tam pracowałam, to miałam takie poczucie, z jednej strony było mi dziwnie i zastanawiałam się, co ja robię ze swoim życiem właściwie, że takie pomysły mi przychodzą do głowy. A z drugiej strony się czułam bardzo silna z tego względu, że zarządzałam tą męską uwagą trochę na własnych zasadach. I że musiałam też zadbać o te swoje granice i o tą przestrzeń. I miałam wręcz taką refleksję a propos pracy seksualnej, bo ja na studiach też jako hostessa, modelka pracowałam na różnych eventach. Że pracownicy seksualne mają więcej podmiotowości, to ostatnio tak do mnie przychodzi ta myśl, że mają więcej jakby podmiotowości niż hostessy, które po prostu stoją i mają wyglądać i w ogóle rozmowy o granicach tutaj nie ma żadnych, a jednak pracownica seksualna świadomie te granice wyznacza. Jeżeli nie mówimy prostytutka, jeżeli uznajemy to za obraźliwe, to jak mówimy? Eskortka właśnie, najlepiej. Niestety polski język nie daje nam jeszcze dużo więcej możliwości. Właśnie się mówi o eskortce, full service escort też czasem. Prostytutka dlatego nie, no bo właśnie jest związana bardzo mocno, osadzona w tym kontekście kryminalnym, kiedy też zresztą w niektórych krajach dalej pracownice seksualne się karze i to jest zakazane już zupełnie. Kojarzy się z tą taką kryminalnością, ale też z jakimś brudem, z czymś takim niewłaściwym, więc dziewczyny odchodzą od tego słowa. Też część słów starają się odzyskiwać dla siebie, takich z pracy seksualnej, ale akurat to odsuwają na bok, bo ono już jest tak umoczone, że nawet jak go używamy bez tej świadomości i kontekstu, to jednak ono niesie ten ciężar gatunkowy. Teraz chciałbym trochę powiedzieć o takim życiu rodzinnym, intymnym, no bo zakładam, że jak ktoś pierwszy raz słyszy, że ktoś zajmuje się takim zawodem, ma taką pracę, no to że on się na sobie, że kim on jest i że dlaczego i że w ogóle, że jak on sobie życie ułoży, tego zechce i tak dalej. Natomiast ja chciałbym o tym opowiedzieć na przykładzie też twojej wizyty na planie polskiego filmu porno, bo tam jeden z właścicieli okazuje się, że ma w ogóle jakąś wspaniałą rodzinę, przynajmniej tak to wygląda, jakby turbo radosną, z córką i matką, które wiedzą, co tata na co dzień robi. Nie ma dla nich jakby żadnej przeszkody w tym, że zajmuje się tym, a nie czymś innym. Tak, to dla mnie też poznałam tą jego żonę, bo ona później wpadła na ten plan porno jakby na koniec, żebyśmy jeszcze mogli posiedzieć, napić się winka i pogadać. Bardzo miła kobieta, zresztą też teraz widziałam, że są na wakacjach, no spędzają ze sobą dużo czasu i ona żadnego jakby nie ma problemu. To jest w ogóle para, która ze sobą jest z 25-28 lat, więc już mają taki staż, że tak powiem, związku długi, mają też już chyba dorosłą córkę, tak mi się wydaje. I rzeczywiście da się te relacje rodzinne budować, właśnie zależy jakie ma się do tego podejście. Jego żona nie ma problemu z tym, że on ogląda te nagie ciała i że właśnie jestem i operatorem, i reżyserem zarazem, wszystkim naraz trochę na tym planie, bo niestety tak polskie plany porno, znaczy tutaj wytwórnie ostatnie już wyglądają, że trochę po kosztach się leci.
i nie ma jakiejś bardzo rozbudowanej ekipy, ale rzeczywiście tworzą fajne relacje i też przypomina mi się Dominika, która jest Dominą i też ma narzeczonego i syna, jakby tworzy szczęśliwy związek, więc jak najbardziej się da tworzyć te relacje rodzinne. Oczywiście nie zawsze to jest łatwe, bo może być tak, że wchodzi się w związek z kimś i nie przeszkadza mu ta praca, za jakiś czas zaczyna. Bo często też bywa tak, że na początku relacji mężczyzna traktuje ten zawód kobiety. Przepraszam, że tak mówię głównie o kobietach, mężczyźni też pracują seksualnie, ale jednak głównie to są kobiety. Mężczyzna traktuje to jako taki fetysz, że się tym jara, że Jezu, moja laska kręci tak innych typów i w ogóle jest świetnie i go to też nakręca, ale za jakiś czas, jeżeli ktoś wchodzi z takim podejściem, to jest duże prawdopodobieństwo, że za jakiś czas mu zacznie to przeszkadzać, jak mu ten high, taki podjarania się sytuacją minie i to jest wtedy problematyczne. Zazdrość to jest okropny narkotyk i potrafi być też bardzo szkodliwy, w tym środowisku zwłaszcza. Tak, tak, zdecydowanie. No właśnie, bo sporo z tych historii jest rezygnacja z zawodu. W wielu tych historiach, które opisujesz, jest również związane właśnie z takim rodzajem, że ktoś się zakochał albo za duże, albo że nie mógł znieść, że druga osoba z kimś jest. Powiedz mi, jak dziewczyny mają sobie radzić właśnie z takimi sytuacjami? Czy są jakieś takie, na przykład, nie wiem, punkty ostrzegawcze? Albo czy... co robić w momencie, kiedy nagle jakiś facet po prostu się zafiksuje i już po prostu sytuacja zaczyna jakby wymykać się spod kontroli? Chyba najlepiej taką relację zerwać. Ja mam jedną taką bohaterkę, którą ja już znałam od lat właśnie z pracy hostesowej, która się escortingiem zajmowała i rzeczywiście z jednym klientem się długo spotykała, bo chyba około 2 lat i on się w niej zakochał. No, funkcjonowali jak para, więc trochę naprawdę tutaj ta granica była trudna do postawienia. Później ją stalkował, wysyłał, na przykład ona była gdzieś na imprezie i wysyłał jej zdjęcie, że ją widzi, nie? Jak ona już powiedziała, że nie chce się z nim spotykać, więc bardzo creepy sytuacja jakby. Ona sobie później z tym poradziła, jakby wyjechała na jakiś czas z Polski, jak wróciła, to już był spokój, ale rzeczywiście bywa tak, że mężczyzna sobie myśli, że to jest związek i myślę, że wtedy trzeba jasno te granice postawić, porozmawiać po prostu o tym, co też nie jest łatwe, to jest łatwo powiedzieć. I zdarza się też w drugą stronę, że dziewczyna się zakocha w kliencie. To rzadziej, moim zdaniem, jednak się dzieje, ale też się zdarza i jak ten klient gdzieś się ulatnia, no to bywa bolesne po prostu złamanie serca. Jak to bywa w ogóle przy nieszczęśliwych zakochaniach. Nie wiem, czy są jakieś znaki ostrzegawcze, chyba w każdej sytuacji trzeba to jakoś samemu wyczuć. Niektóre dziewczyny w ogóle przyjmują taką zasadę, że takich stałych klientów nie mają, w tym sensie, że mogą się spotkać z kimś kilka razy, ale jak to już przekroczy, nie wiem, te 10 spotkań, to już więcej się z tym klientem nie spotykają, bo nie chcą mieć kogoś takiego, kto właśnie im będzie na przykład przez 2 lata towarzyszył w tej pracy, bo wiedzą, do czego to może prowadzić. Niektóre na przykład też mają tak, że nie dopuszczają na spotkaniach różnego rodzaju czułości, czyli na przykład całowania się, no bo to też może od razu jakąś taką więź emocjonalną w pewnym sensie budzić, albo tego nie lubią, to też się zdarza, ale jakby starają się o to w ten sposób zadbać. Trudno jest pewnie czasem, jak się samemu jest w tych emocjach, to jakoś przewidzieć, ale jak się klient zaczyna robić zbyt taki natarczywy, to często tą relację po prostu zrywają. Tak, ty opisywałaś też taką bardzo, znaczy dla mnie zabawną historię, ale wiadomo, że jak coś się czyta albo jakby widzi jakby z perspektywy czasu, to jest po prostu turbo zabawne, natomiast pewnie sytuacja jakby, no, była okropna i creeperska i przeraźliwa. Jak jeden klient właśnie nie chciał opuścić, że tak powiem, mieszkanie sex workerki, więc ona zaczęła mówić, że ma HPV chyba, albo jakieś takie sytuacje w ogóle po to, żeby go właśnie... Tak, to był klient, który chciał bez gumki uprawiać, znaczy bez prezerwatywy uprawiać seks. I on dzwonił i to zresztą ja odebrałam ten telefon, bo mi Medroxyda do pogadania. Po prostu mówiła mi, co mam mówić w trakcie tej rozmowy, żebym sobie sprawdziła, jak to jest pogadać z klientem. Znaczy, no fajnie, ale trochę to było stresujące. I on bardzo się na to upierał i ona w końcu mu powiedziała, żeby mu powiedzieć, że ma
znaczy, że niby ja jako rozmawiająca mam HPV i że się nie zgadzam, on dalej w to jakby brnął, żeby uprawiać ten seks bez zabezpieczenia. No więc w końcu Medro powiedziała, żeby mu przekazać, że czy go porąbało, mówiąc delikatnie, że chce się uprawiać seks bez zabezpieczenia. No i jak o to zapytałam, to klient się już złączył. A dużo jest takich, którzy nalegają na seks bez prezerwatywy. I to jest też problematyczne, że zdarza się, że mężczyzna w trakcie, klient w trakcie seksu tą prezerwatywę zdejmuje. No to jest niebezpieczne. Jest już jakimś naruszeniem granic, więc też dziewczyny sobie jakieś takie mają sposoby, że nie wiem, że mają lustro, żeby widzieć, jak są w pozycji, jak on jest z tyłu, żeby widzieć, co robi. No bo to już są, to już nawet tak śmiechem, żartem, to była zabawna sytuacja rzeczywiście, bo jakaś odklejony totalnie koleś. No ale to może być też niebezpieczne, nie? Jak zdejmie, zarazi czymś, no jakby nie wiadomo, z kim on się spotyka, dziewczyny się mogą badać i tak dalej, ale też bardzo dbają o to bezpieczeństwo. I w ogóle to jest ciekawe, że podczas pracy nad tą książką sama dużo więcej uwagi zaczęłam zwracać jakby na takie bezpieczeństwo też w tej seksualności, bo dziewczyny bardzo do tego przykładają uwagę. Mhm. No właśnie, pewne zachowania facetów się powtarzają. O prezerwatywie powiedzieliśmy, niepłaceniu to też na pewno się pojawi, natomiast jakby jest seks, albo inaczej, jest miejsce, jest podręcznik, w którym zawsze można zobaczyć jakieś takie może dobre praktyki jakby zawodowe. Gdzie można go znaleźć? To jest doświadczalnik, nazywa się ta publikacja, którą stworzyły same pracownice seksualne, właśnie opisując różne branże, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Wystarczy sobie w Google wpisać Sex Work Polska. Oni chyba mają stronę swp.pl, tak mi się wydaje, ale albo SWP. No, po wpisaniu Sex Work Polska tak, na pewno się w internecie wejdzie się objawi na tę stronę i tam jest też link do właśnie tego doświadczalnika i warto, jeżeli ktoś o takiej pracy kiedykolwiek myślał, to no lepiej to robić bezpiecznie i rzeczywiście sobie sprawić, jak o to bezpieczeństwo dbać. Mhm. Na koniec mówię to anegdotycznie, jakby nie chcę oczywiście jakby tutaj dyskryminować tego tematu poprzez jakby ilość czasu, któremu poświęciliśmy, ale myślę, że to też jest jakby dobry motyw do tego, żeby zachęcić słuchaczy do tego, żeby faktycznie zajrzeli do książki. Przeprowadziłaś wywiad z dwoma osobami transseksualnymi, które... Transpłciowymi, które też są pracownicami seksualnymi. No i najbardziej, powiem ci szczerze, zdziwiło mnie to, że jedna z nich opisuje, że facetci, którzy do nich przychodzą, to nie są, że tak powiem, zniewieściali kolesi albo wrażliwcy, najczęściej przynajmniej. Tak, tu się potwierdza znowu. Ja byłam przekonana, że to jest... Ja wiem, że konserwatyści, prawica dużo hipokryzji też potrafi jakby przejawiać, czy ci nacjonaliści. I rzeczywiście, ale zaskakujące dla mnie było, że to ma potwierdzenie w rzeczywistości, że właśnie Sylwia... Maciek Trojanowski, kolega, że Sylwia Baudelaire, która jest właśnie transpłciową pracownicą seksualną, opowiada, że przychodzą do niej głównie kolesi tacy przypakowani, łysi, których gdzieś na żylecie, na meczu można widzieć, których ona w codziennym życiu, no jako osoba transpłciowa, by się po prostu bała, że jej coś zrobią. Oni przychodzą do niej jako klienci i jakby totalnie podejrzewam, wiesz, muszą na co dzień wypierać to. I w ogóle dużo jest, takie odniosłam wrażenie, klientów, którzy są prawicowi. Być może ja bardziej na to zwracałam uwagę, bo to jednak się jak rzuca, nie wiem, w oczy, że właśnie ktoś z prawicy korzysta, ale o wielu takich klientach słyszałam. Jedna z moich bohaterek, zresztą z takim panem, który jest prawicą bardzo mocno związany, jest w związku, gdzie on wie, że ona jest pracownicą seksualną i totalnie jakby mu to nie przeszkadza. Na co dzień też chodzi i opowiada, jakie to jest zepsucie moralne na świecie, nie? Tak, tak. Nie chcemy oczywiście tutaj dyskredytować jakby całej rzeszy, nazwijmy to, dobrych konserwatystów, ale faktycznie takie, im ktoś jest bardziej radykalny, tym łatwiej uwierzyć w to, że wpada w pewien stereotyp. Karolina, ja ci dziękuję pięknie za tę rozmowę. Oczywiście odsyłamy do książki Bez wstydu, seks, tak jest, praca w czy Polsce. Czy mogę gdzieś pokazać tam? O, tak.
Tak, tak, możesz pokazać. Myślę, że ładnie. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie i wszystkiego dobrego i do zobaczenia i do usłyszenia. Super, dzięki wielkie. Chili Z. Stacja Chill Out.